Dzień dobry Państwu Koszkościaniach. Witam bardzo serdecznie w porannej rozmowie Radia Rekord i Telewizji. Damięcie. micie ze mną jest pani Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia, kandydatka radomskiego paktu samorządowego do Rady Miejskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No właśnie, jak kampania wyborcza, Pani Prezydent? Kampania wyborcza zaczęła się kilka tygodni temu, a w zasadzie ja kampanię prowadzę od pierwszego dnia, kiedy jestem w Urzędzie Miejskim i pełnię zaszczytną funkcję zastępcy prezydenta. To jest 1 marca, minęło równe 5 lat. Więc mam takie poczucie, że ta kampania wyborcza trwa od 5 lat. Ale myślę sobie, że rzeczywiście te ostatnie tygodnie są bardziej intensywne, choćby ze względu na kampanię zewnętrzną, wizerunkową, i na ten czas, na ten czas kampanijny, który sprzyja również pewnego rodzaju podsumowaniu. I dla mojego okręgu wyborczego, dla okręgu wyborczego numer 3. W zasadzie te 9 lat, całe 9 lat, ale ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 5 lat prezydentury Radosława Witkowskiego, to był czas bardzo, bardzo dobry, bo udało się zrealizować duże inwestycje infrastrukturalne, na które czekali mieszkańcy. Inwestycje, które z jednej strony oczywiście poprawiają komfort życia, ale z drugiej strony bardzo, bardzo pozytywnie wpływają na bezpieczeństwo. I mówię tu w zasadzie o budowie odnowy takich ulic jak Małcużyńskiego, Szydłowiecka, Kieszkowska, czy południowy odcinek trasy NS. To, co mnie osobiście najbardziej cieszy, bo w urzędzie zajmuję się i odpowiadam za naszą lokalną oświatę, to jest wszystko to, co w moim okręgu, i nie tylko oczywiście, ale w moim ze szczególnym uwzględnieniem, udało się zrobić w oświacie. I przypomnę tutaj poradnię psychologiczno-pedagogiczną przy ulicy Kujawskiej, nowoczesną, doskonale wyposażoną przedszkole, również przy ulicy Kujawskiej, przedszkole numer 12, pewnie najbardziej nowoczesne przedszkole na Mazowszu, jeżeli nie w Polsce. Żłobek przy ulicy batalionów chłopskich, inwestycje w dostępną szkołę w PSP 14, budowa placu zabaw przy PSP 17. Nie można pominąć i, i zapomnieć o zalewie pani, na Borkach, pani, który... Mówiąc, pani prezydent zadowolona nas z, z tego czasu. Jestem który... bardzo zadowolona z tego, co dla mieszkańców udało pani się... Od mieszkańców. Mhm. Co dla mieszkańców udało się zrobić i trzeba wspominać i powtarzać o zalewie na Borkach, bo dopiero od prezydentury Radosława Witkowskiego zalew na Borkach ma wodę, której się nie musimy obawiać i przy której mogą Radomianie spokojnie w okresach letnich wypoczywać, ale Oczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia, i, i No wiele właśnie, rzeczy... jakie, jakie cele, Pani Prezydent? Co chciałaby Pani e, najpierw obiecać, a potem zrealizować dla mieszkańców w okręgu numer 3? E, wiele, wiele jest do zrobienia, i ja oczywiście koncentruję się na tym, na czym znam się najlepiej, i traktuję to jako zobowiązanie w stosunku do mieszkańców, a mianowicie e, pierwsza rzecz, która bardzo leży mi na sercu, i którą zobowiązuję się zrealizować, jeżeli tylko e, mieszkańcy obdarzą mnie zaufaniem, to jest budowa. Boiska przy chwili PSP 15 na ulicy Kieszkowskiej. Szkoła w zasadzie lokalna, szkoła niewielka, to jest oddział e, dużej PSP 15, natomiast to jest szkoła, która powstała tak naprawdę dzięki inicjatywie mieszkańców tam mieszkających i. Deklaruję i obiecuję, że dołożę wszelkich starań i zrobię wszystko, żeby tam powstało boisko, na które czekają nie tylko uczniowie, nie tylko nauczyciele, ale cała społeczność lokalna. Jeszcze coś I drugie zobowiązanie, drugie zobowiązanie również dotyczy oświaty. Tutaj mam na myśli rozbudowę PSP14 integracyjnej. Ta szkoła od niedawna, w zasadzie dyrekcja tej szkoły od niedawna w zarządzie trwałym ma budynek po byłej szkole MPK. Mamy kompletną dokumentację na przebudowę. Tego budynku z uwzględnieniem wszystkich potrzeb dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. To sprawa bardzo ważna, to sprawa priorytetowa, dlatego, że każdego roku w naszym mieście dzieci uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przybywa i muszą mieć odpowiednie warunki do nauki i do rehabilitacji. Oczywiście finansowanie tego budynku y, będzie opierało się na środkach zewnętrznych. Czekam, za chwilę będzie uruchomiony konkurs przez marszałka województwa właśnie na. Sfinansowanie takiej inwestycji ze środków europejskich i powiem wprost, nie wyobrażam sobie, po prostu nie wyobrażam sobie, żebyśmy tego dofinansowania. Nie uzyskała. A tu co w takim gotowi... razie, jeżeli chodzi o inne inwestycje, niekoniecznie związane z oświatą dla mieszkańców okręgu numer 3? Oczywiście jest wiele inwestycji infrastrukturalnych, mniejszych, większych, które wprost wynikają z rozmów z mieszkańcami i które oczywiście w ich, w ich, na liście ich priorytetów są najważniejsze. To są chodniki, to są mniejsze ulice, to jest kwestia Innego podejścia do, bardziej sfokusowanego podejścia do czystości w mieście, a więc te miejsca, gdzie notorycznie wyrzucane są odpady i to mieszkańców boli. I wiem, że w tej kwestii jest bardzo wiele do zrobienia. Mhm. Czyli program jest, pomysły są. Zobaczymy, czy będzie można je realizować. Ja jeszcze raz deklaruję i te moje postulaty wyborcze traktuję jako zobowiązanie, z którego na pewno na koniec następnej kadencji, jeżeli tak zadecydują wyborcy, będę chciała być rozliczona. Tu mówiła Pani o tym, że kampania trwa już od pięciu lat w Pani przypadku, natomiast kampania wizerunkowa od kilku tygodni. Jest Pani jedną z nielicznych osób, które oprócz, która oprócz banerów postanowiła nagać piosenkę, która jest emitowana. Skąd pomysł właśnie na taki element kampanii wyborczej? Tak, to jest element kampanii wyborczej. To jest piosenka, która oczywiście została napisana i wykonana przez e, profesjonalistów, ale myślę, że. No, ja myślałem, że pani była autorem. E, słów. Nie tym razem, chociaż nie ukrywam, że. Gdzieś jeszcze z czasów Liceum Ogólnokształcącego, takie, takie zapędy literackie gdzieś we mnie drzemią, ale tym razem nie ja jestem autorem tej piosenki. Mm -hmm. Tematy oświatowe, o pani, pani już wspomniała, o, o między innymi inwestycjach, które chce Pani realizować na terenie okręgu numer 3, ale mam wrażenie, obserwując wydarzenia z ostatnich dni, że całkiem sporo właśnie w temacie oświaty się dzieje. Zapowiadacie kolejne boiska, kolejne rozbudowy, rozbudowy szkół. Tymczasem chciałbym zapytać, czy w, w najbliższej kadencji nie obawia się Pani, że trzeba będzie część um, siatki szkół reorganizować? Bo, no bo słyszymy, że jest coraz mniejsza liczba um, urodzeń, i no, ten system może się w dalszych latach nie bilansować. I pytanie, czy. No, już są plany, czy nad tym się Pani zastanawiała, jak ta oświata w przyszłej kadencji miałaby wyglądać? Tak wygląda, na to wskazują dane statystyczne, ale to są dane statystyczne, które bazują na liczbie zameldowań. Natomiast jestem przekonana, że ta rzeczywista demografia jest dużo bardziej pozytywna niż wprost wynika ze statystyk. Nie, nie obawiam się tego, że nasze szkoły będą wiały pustkami, że nie będzie w nich uczniów, że nie będzie naborów. Dzisiaj mamy wiele szkół, które pracują w systemie dwuzmiennym, i potencjalna mniejsza liczba chętnych z całą pewnością pozwoli roz rozładować bardzo napięty plan zajęć, który w tych szkołach jest realizowany. Czyli Natom... Krótko mówiąc, nie obawia się pani, nie ma takiego zagrożenia, że na przykład nie wiem, jakaś szkoła będzie musiała być zlikwidowana. Nie, defidowana. dzisiaj takiego za zagrożenia absolutnie nie widzę. Dzisiaj y, te ewentualne, ewentualne potencjalne, bo one zawsze na koniec dnia nie do końca się potwierdzają, y, y, prognozy związane z demografią mogą ewentualnie, tak jak wspomniałam, y, ograniczyć zmianowość w tych najbardziej obleganych szkołach i spowodować, że ten plan lekcji będzie bardziej przyjazny zarówno dla uczniów, nauczycieli, jak i dla rodziców. Mhm. A czy ostatnie podwyżki dla nauczycieli, które już y, Weszły w życie, spowodowały, że nie wiem, więcej chętnych do pracy się pojawiło, lub spodziewała się Pani, że się pojawi, tym samym problem kadrowy w szkołach zniknie, czy raczej nie będzie to miało większego znaczenia? Nie chcę powiedzieć, że w Radomiu nie ma problemu kadrowego, jeżeli chodzi o kadrę pedagogiczną, kadrę nauczycieli, natomiast jest to nieporównywalnie mniejszy problem niż w dużych miastach. I to, co dzisiaj pojawiło się jako takie nowe zagrożenie i problem, to są nauczyciele nauczania przedszkolnego. Natomiast nie jest to problem masowy, z którym nie dalibyśmy sobie rady, a konkretnie dyrektorzy, którzy zarządzają naszymi placówkami, nie daliby sobie rady. Natomiast problemem od wielu lat są nauczyciele zawodowcy, czyli nauczyciele, którzy uczą przedmiotów zawodowych i tutaj ukłony w kierunku dyrekcji wszystkich szkół zawodowych, które działają w naszym mieście, bo nie jest to kwestia łatwa, ale z tym problemem również sobie potrafią poradzić, proponując za nauczycielom emerytom albo no, zachęcając y, nauczycieli, którzy y, pracują w biznesie, żeby te swoje kompetencje, swoje doświadczenie, swoje umiejętności przekazywali uczniom w szkołach. Także tak, jest to y, problem, jeżeli chodzi o zawodowców, natomiast y, póki co z tym problemem sobie radzimy. Robert Prygin mówi tak, jeżeli będę prezydentem, zrobię wszystko, żeby radą stał się ośrodkiem akademickim. Czy pani zdaniem jest na to szansa? Kwestia interpretacji, co rozumiemy przez ośrodek akademicki? Ośrodek akademicki, czyli domyślam się, że takie miejsce, do którego, takie miasto, do którego będą przyjeżdżać studenci, czyli na przykład chociażby coś na wzór niedaleko położonego na Sublina. Dzisiaj mamy kilka uczelni, które działają w Radomie, natomiast publiczną uczelnię, największą uczelnię, Mamy jedną i to jest uczelnia, która w zasadzie z założenia spełnia funkcję i charakter uczelni regionalnej. Oczywiście mamy studentów, bo sama jestem pracownikiem tego uniwersytetu. Mamy studentów, którzy decydują się w Radomiu studiować z miejscowości, które oddalone są od naszego miasta o kilkaset kilometrów. Natomiast w znakomitej większości są to studenci, którzy mieszkają w Radomiu i są mieszkańcami powiatu radomskiego. Może mieszkają od Radomia kilkadziesiąt, w odległości kilkudziesięciu kilometrów. I myślę sobie, że bazowanie na takich studentów i na, na takim charakterze uczelni na pewno jest bardzo dobrą podstawą. Natomiast ja widzę działania władz uczelni, które zdecydowanie sięgają po studenta, który mieszka dużo, dużo dalej od Radomiu, ale który ma przede wszystkim określone, określone potrzeby edukacyjne i określone, sprecyzowane wizje tego, co chce studiować. Studiować. Myślę o budowie bardzo, ale to bardzo nowoczesnego centrum automatyki na Wydziale Mechanicznym. I to jest na pewno ten czynnik, który przyciąga studentów, którzy chcą kontynuować swoją naukę na kierunkach inżynierskich. Myślę o kierunku lekarskim, który dzisiaj jest najbardziej obleganym kierunkiem, ale na pewno przyciąga studentów z całej Polski, właśnie ze względu na specyfikę. Na specyfikę tego kierunku i myślę, że działania władz uczelni, które zostały podjęte i które zwiększają ofertę dla studentów, idą w dobrym kierunku i z całą pewnością będziemy mogli mówić, będziemy mogli porównywać proporcje studentów, którzy studiują na naszym uniwersytecie i są. Kolokwialnie, czy krótko mówiąc, z Ziemi Radomskiej, a tych, którzy są z dalej położonych miejsc z Polski, ale sięgają właśnie po kierunku naszego uniwersytetu ze względu na to, że mm -hmm. są atrakcyjne i, i właśnie tego szukali. Na liście Radomskiego, paktu samorządowego są również osoby, przedstawiciele lewicy, którzy w, w ostatnich miesiącach mówili o tym, że w naszym mieście powinna być na przykład darmowa komunikacja miejska dla uczniów czy dla studentów. Czy pani zdaniem jest to realne, czy pani w jakiś sposób będzie o to zabierze? Panie redaktorze, ja jestem ekonomistką i powtórzę słowa słynnego noblisty Miltona Friedmana, który mówił wprost, że darmowych obiadów nie ma. Myślę, A o darmowych obiadach też było. W darmowe, tych darmowych w, w, w szkołach, tak, w szkołach obiad, tak. O, tak, jeżeli chodzi o lewice. Nie nie, no, nie, 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 tutaj jeżeli chodzi o szkoły i darmowe obiady, to jest kwestia bardziej infrastruktury i możliwości organizacji tych obiadów przez dzisiaj istniejące i funkcjonujące kuchnie. Z punktu widzenia logistycznego byłoby to mało realne, nawet nie z finansowego. Natomiast jeżeli chodzi o darmową komunikację, myślę sobie, że jak. Ym, Dojdzie do rozmów, wynikiem których będzie realizowany nowy system finansowania samorządów. I ten system jednoznacznie zwiększy dochody samorządów, to wtedy możemy siadać do rozmowy o darmowej komunikacji. W takiej sytuacji finansowania i modelu finansowania samorządów czyli krótko mówiąc, jesteśmy, na ten moment nie ma takich. W moim przekonaniu jest to mało realne, ale oczywiście rozmawiać możemy. Pani prezydent, na koniec naszej rozmowy kwestia Airport, airport City, czyli dzielnicy lotniskowej, przylotniskowej, jak zwał, tak zwał. Co w tym temacie? Panie redaktorze, koncepcja planu miejscowego, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, co miasto może zaoferować przedsiębiorcom w sytuacji działającego lotniska. Może przygotować dobry plan miejscowy, który będzie uwzględniał wszystkie funkcje właśnie towarzyszącego lotniska i funkcje biznesowe, gospodarcze, które przy tym lotnisku mogą być realizowane. To jest napisanie dobrego planu miejscowego. Koncepcja takiego planu została opinii publicznej, mieszkańcom naszego miasta, przedstawiona kilka lat temu, jeżeli nie kilkanaście miesięcy, to na pewno kilka lat temu, myślę, że to było trzy lata temu. Ta koncepcja była oczywiście konsultowana z przedsiębiorcami, i wydaje się, że taki draft koncepcji mamy gotowy. Natomiast, żeby powstał plan miejscowy, musi być baza do tego planu czyli Odpowiednie właściwe studium. I takie studium mieliśmy okazję przyjąć we wrześniu 2023 roku. Natomiast storpedowali i zablokowali to studium Radni Prawa i Sprawiedliwości. Airport City nie powstanie, dzielnicy nie będzie, nie, dopóki, bo Radni Prawa i Sprawiedliwości. Dopóki nie będziemy mieli studium, które będzie adekwatne do tego planu, plan miejscowy nie powstanie. A to studium zablokowali w zasadzie gremialnie Radni Prawa i Sprawiedliwości. Mm -hmm. Nie wiadomo czemu, bo też tutaj uzasadnienia nie znajduję zupełnie dla tej to, decyzji. I czy jest szansa, że ten temat wróci? A jeżeli wróci, to kiedy? Ten temat na pewno wróci, natomiast trudno mi powiedzieć, czy wróci na sesji marcowej, czy już w nowej kadencji samorządu. Mm -hmm. Katarzyna Kajnowska, wiceprezydent Radomia, także kandydatka Radomskiego Paktu Samorządowego do Rady Miejskiej. Była dzisiaj moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia już jutro.